Siemaneczko, kochani. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Last of Us. Oczywiście część pierwsza. Na dwójkę czekamy jeszcze. Pewno pamiętacie ten moment, w którym jestem teraz. I jest to moment, który nie mogę sobie jakoś poradzić. Lekko kamerę. O. On czasami wyjdzie jakoś tak łatwo, a czasami nie. Nie rozumiem tej gry. Trochę mnie to irytuje. Może za bardzo też się irytuje ogólnie. I się za łatwo. Może mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się dotrzeć. Realizujemy to wszystko. Wszystko podnieść. Tu wszystko już znam na pamięć. Trochę na hałas waliśmy. A myślę, że nikt na to nie zwrócił uwagi zbytnio. Aj, teraz niech ten dojdzie tu. A tamtego sobie już olejemy. No nie, on już zawraca. To najgorsze, że on bardzo szybko zawraca. No jak widzicie, no nie było to takie trudne. A po prostu, że tak powiem, poziom mojej irytacji zbyt wysoki był. Musiałem sobie zrobić przerwę. A jako, że jeszcze nie bawię się w obróbkę filmów i nagrywam wszystko od początku do końca, to niestety nie mogę sobie pozwalać na takie zabawy, żeby to przedłużać. Ale jej chyba pomagać nie musimy. Nic mi nie jest! Chłopaki, chodźcie tu! Dziewczyna! Cholera! Pomóż! Masz go na pierwsze. O, taki będzie tutaj. Tego odcinka. Dobrze, że tego tak żyje. Wypierdala! To już rozwalił łeb. Dzień mi z tą łapą. Dobra, wbijamy na górę. Czy my w końcu wejdziemy do tego ratusza? Jest. To nasz budynek. A tamten. Okej. To super. Myślałem, że jesteśmy blisko. Nie jesteśmy. Odsuńcie się. No dobra, gdzie go mam położyć?
Stamtąd chyba przyszliśmy z tego pogiętego. Chyba teraz tu musimy iść, tak? Czy nie? Dobra. Tylko uważaj, że będziesz, bo tutaj jest dosyć wysoko. Wybaczcie mi ten kaszel. Ja może jednak odsunę trochę mikrofon, bo jakby mi się niechcący kaszlnęło, na pewno będą cierpieć na tym wasze usza. Wasze uszy. Usza? Wiecie co? A może sobie kasznę, ale wyciszę się po prostu. I co, znalazłaś to, po co przyszłaś? Jeszcze nie wiem. Ale kurde, widok jest ekstra. Lepiej. Chodźcie, tędy. Hej, dawaj, dawaj. To prawie koniec, więc skup się. Na rozkaz. Ej, coś się coś za rogiem, chodźcie. Ja bym pewien, że tu jeszcze będziemy z 2 lata. Nie zatrzymujmy się, mała. Nie chcę się przeszukiwać wszystkiego. Ale znając życie, coś ominąłem. No, mała. Dawaj szybciej. Masz zdrowe nogi. O. Jeszcze troszkę krewki. O. A co my tu mamy? Patrzcie. Ma na ramieniu ten znak świetlików. A jeśli okaże się, że oni wszyscy nie żyją? Żyją. Ale skąd wiesz? Po prostu wiem. Wszystko będzie dobrze. Okej. Musi być. No, przesuń się, no. No, kobieto, widzisz, że kontener przesuwam. No, wejdź mi na to. Musimy się wspiąć. No i proszę. No, jest i ratusz. Ostatnia prosta też. No teraz to biegniesz, nie? Od razu powiem, że nie umiem pływać. Wygląda na to, że po prawej jest płytko. Idź za mną. Cieszę się, że Marlin was... Co masz na myśli? Wiem, że nie robicie tego za darmo, ale... Dziękuję wam. Nie ma sprawy. Nie! Co teraz będzie? Co ty wyrabiasz, Tess? Mój Boże! Może nie, może mieli mapę albo coś, co wskaże nam dobrą drogę? Jak długo chcesz tak brnąć? Tak długo, jak będzie trzeba! Gdzie były te laboratoria? Nie powiedziała. Mówiła tylko, że gdzieś na zachodzie. Co my tutaj robimy? To nie jest nasza sprawa. Co ty wiesz o nas? Albo o mnie? Wiem, że jesteś za mądra na to. Serio? Nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo nie, dawna? Nie, tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec, Tess! Okay. Próbowaliśmy. Wracajmy po prostu do domu. Ja nie. Ja się nigdzie nie wybieram. Dla mnie to już koniec. Co? Prędzej czy później musi się to skończyć. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie! Nie dotykaj mnie. O ja pieprzę. Ona jest zarażona. Joel. Chcę zobaczyć. Ja nie chciałabym... Masz mi to pokazać.
Przepraszam was znowu. O, cholera. O Chryste. Ups, tak? No to wszystko jasne. Pokaż mi ramię. To ma 3 tygodnie. Mnie ugryzł zaledwie godzinę temu i już wyglądam gorzej. To kurwa nie są żarty, Joel! Musisz zabrać tę małą do Tomiego. On dobrze znał tę ekipę, będzie wiedział, dokąd iść. O nie. To twoja krucjata. A ja nie zamierzam teraz zajmować... Właśnie, że tak! Słuchaj, jeśli jeszcze coś do mnie czujesz, to teraz jest czas, kiedy musisz to udowodnić, więc weź ją do Tomiego. Chula. O nie! Są już. Kurwa. Spróbuję ich jak najdłużej zatrzymać, a wy uciekajcie. Co? Mamy cię tak zostawić? Tak. Nie ma mowy, żebym cię tu zostawił. Nie chcesz, żebym zmieniła się w to coś. Ładniutka jesteś, szkoda, żebyś się zamieniła w grzyba. Musisz mi to ułatwić. A może gdybyśmy... Po prostu wpieprzajcie! Wynoście się. Eli... Przepraszam, ja nie chciałam tego. Musimy się zbierać. Wiemy, że tam jesteście. Odłóżcie broń i wyjdźcie z podniesionymi rękami. Kurwa! Nie wierzę, że to zrobiliśmy. Przestań. Ja również. Zostawiliśmy ją na pewną śmierć. Przestań! Trzymaj się blisko mnie. Musimy iść. Możemy sobie coś zrobić? Nie, ale serio nie mogę nic podnieść. Jak pełne. Okej, zróbmy sobie tak. Nawet będzie na później. O, i teraz możemy podnieść ładnie. Ale kościół, nie musisz mi kucać cały czas. Robiłem na górę. O, nie tędy. Idziemy na górę. Tam znajdziemy wyjście. Nie zatrzymuj się. Neutralizowana. Załatwiła 2 moich ludzi. O cholera, już ją zatłukli. Ty zajmij się drzwiami. Ty idziesz ze mną. Tak jest! Tess. Idziesz, mała? Zaraz tu będą. Dlatego pośpiesz się. Bierzemy to. Mam nadzieję, że jest jakaś amunicja tego. 6 kul nawet. Karabin myśliwski. Co robimy? Joel! Zajmę się tym. Poszukajmy w korytarzu. Ty! Sprawdź tam, no co jest. Próbujcie wyjść! Głowa nisko! No, pokaż się, gość. O! Co ty? Co? Skąd to? Jak mnie zaszedł tu od boku szczyl. Nie wierzę, że... Nie zmieniaj mnie. On zapadł. Serio? Dobra, chodź, Eli. Tu za
amunicję mieli przy sobie? Mieli. Tamtego wróćmy. Boże. Chodźmy. To kolega kurwa ślepakami strzelał? Gdzie ta amunicja? Nie oddalaj się, chodź. Nie wiem, ile ich tu jeszcze jest. Co, jego pajęczy zmysł już nie działa? Na normalnych ludzi? Ej. Szybko. No tak, odbyk do mnie na mężkę. Kurde. Cholera jasna. Nie lubię, jak jest w grze za dużo kombinowania. Tu coś po cichu, tu cię i tak słyszą. Na chuj to po cichu. Nie wychylaj się, nie wiem, ile ich tu jeszcze jest. No tak, dusz go, nie. No patrz, patrz jaki to sprytynizm. 5 minut go dusił. A czy ja zdążę się jeszcze wyleczyć w tym momencie? Dobrze. Okay. Nie, no po prostu nie wiem, jak to nazwać, ale to jest... Trąbawa. Zika. Aż mnie powali. No, pokażcie lepek. Zaszedł mnie od kurwa, bo... A, jeszcze gram. Próbujmy się wyleczyć. O, ja pierdzielę, no. Nie, co ja robię? Wyciągaj mi tą giwerę. O kurde, katujemy ich od razu, a nie. Będę się tam nimi szczypał. Ach, kurwa, jeden. Im dalej. Podnieś batonika. Oni mi tu zaraz wyjdą z boku. Za tobą! O, gdzie za mną? O, przecież tej broni dostał, no ja pier... Wypieprzaj mi gościu. Skąd oni się biorą? Nie, 15 kul w niego poszło. Nie, 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 nie. Nie podoba mi się ta gra. Szczerze powiem wam, nie podoba mi się pod tym względem. Jest to źle zrobione. Nie wychylaj się, nie wiem, ile ich tu jeszcze. Dobra, on mówi nie wychylaj się. Ja sobie gdzieś podejdę, ale co z tego, jak oni nagle mnie zachodzą z każdej strony.
O włos. Maldusie! Próbujemy po cichu. Próbujemy. Wyleczymy się jeszcze od razu. Dobra. Zaskoczyliśmy go w miarę szybko. Poszukam w okolicy. Ej ty! Rzuć okiem w tamtym pokoju! Szybko zmienimy się. Idziemy tu. Jeszcze dwóch. Ładować teraz, nie? Dobra. Próbuje nas zajść, więc szybko my zejdziemy go. A co gość? Ładuj to szybciej. Dobrze idzie. Tym razem idzie nieźle. Jestem. Dostał banie, nie? Ciekaw jestem, czy zginął. O, tym razem chyba się. Jest mała, jest. Bo niestety nie mam amunicji. I nigdzie też nie leży. Dobra, zawijamy stąd. Do metra. Tam są schody. Schyl się. Dobra, jest nutka dramatyzmu. Trochę emocji, oho. Ja już widzę, że na pewno chcę tu być. Tam jest żołnierz. Jak do diabła jesteś w stanie w tym oddychać? Nie kłamałam. Widzieliście ich? Nie, nikogo tu nie ma. Niczego nie widziałem. Sprawdzę to miejsce. Rozejrzyj się tutaj. Gdzie jesteś, skurwysynie? Dobra. To jest kolega. Ja go nie widzę teraz. Tu skitrał. Dobra, widzę go. Dobra, widzę, że chcesz to zakończyć na ostro. No jak jest mało ilości tam, wiecie. Nie widać dużo przestrzeni, dużo elementów, za którymi możemy się skrywać. To jest...
Nie wiem, czy dobrze idę. Ale liczę, że tak. Właśnie tam musimy się przedostać. O, jest i wyjście. Wow. Nie upływać. Ej. To co, mam się wziąć na ręce? Mam znaleźć inne wyjście. Fajne wyjście. Zobaczmy, czy z tym, jakbym wszedł, na końcu nie będzie trochę płycej. No chyba nie. A tu jest płycej. O, widzisz, dobrze, że ona mi pokazała. No, przesuń się. Dobra, wtedy sobie przejdziemy. Idziesz? Idziesz, nie to dobrze. I co teraz? Nic mi nie jest. Ona sobie przeszła normalnie. Chyba mnie tu nie zostawisz, co? No nie wiem. Patrz, ciągle działa. A, dobra, już widzę. Muszę pewnie to złapać i ona sobie na to wejdzie. Oczywiście, że... Gdzie ona jest? Dobra, skakuj. Skakuj. Poważnie? Eli. Okej, okay, okej. Okay. Mogłeś wejść, a nie wskakiwać. Ostrożnie. Spokojnie. No właśnie, góra. O, co jest? A ja to zło? To jest drobina. Podasz mi ją? A walnij mnie tą drobiną. Mam... Dobra, spadamy stąd. No, wyjście na powierzchnię. A już czułem po prostu gęstość tego dymu. Tam, tego, co jest rozprzestrzenione w tym powietrzu. Tej zarazy. Posłuchaj. Jeśli chodzi o Tess... Sama nie powiem wiem. Ci, co z tym zrobimy. Nie rozmawiamy o Tess. Nigdy. Lepiej zachować swoje historie dla siebie. A po drugie, nie opowiadaj nikomu o tej przypadłości. Pomyślą, że zwariowałaś, albo cię zabiją. I rób dokładnie to, co każę. Bez pytania. Jasne? Jak słońce. Nie. To powtórz. Robię to, co każesz. Dobrze. Kilka mil stąd jest małe miasteczko, a w nim gość, który wisi mi przysługę. Może znajdzie nam jakiś wóz. Okej. Okay. No to ruszamy. To byłaby super opcja. Moi drodzy, dotarliśmy do końca odcinku. Odcinka. Mówię niepoprawnie. No dobra.
Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiem, że lamiłem na początku, wiem. Odcinek pewnie coś takiego będzie. Niestety gra... No, co? Jest jaka jest, no. Muszę się do niej przyzwyczaić, do grania na konsoli. Dziękuję za uwagę, jeżeli wam się podobało, łapkujcie w górę, subskrybujcie. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Do zobaczenia. Na razie.